Dzień dobry. Sałatka jarzynowa, tak zwana królowa, goszcząca na wielu stołach, praktycznie obowiązkowa w wielu domach na święta czy różne imprezy. Nie wiem, czy słyszałeś, czy słyszałaś o pomyśle zrobienia, jak zostaje sałatka, zrobienia z niej zupy krem jarzynowej. Ja pierwszy raz o tym słyszałem w telewizji w ubiegłym roku, w jakiejś telewizji śniadaniowej. Myślałem, że się przesłyszałem. Prawdę mówiąc, trochę mi się cofa, jak słyszę i sobie wyobrażam ten pomysł. Zapytałem mojego znajomego szefa kuchni w jednej dużej restauracji, czy takie coś, taką zupę podałby gościom. Odpowiedział, że tak, podałby gościowi niechcianemu. Także raczej nie jest to dobry pomysł, no bo co, zostaje mi sałatka i co, starą sałatkę mam przerobić na super zupę. No, nie klei mi się ten pomysł, nieważne, nie będę mówił o zupie z sałatki jarzynowej, ale powiem, jak ja robię sałatkę jarzynową i mam takie trzy triki, może triki, to żadne tajemnice, bo pewnie wielu tak robi, ale trzy takie kluczowe elementy, które są w każdej mojej sałatce jarzynowej i wychodzi mi zawsze świetna. Zapraszam do obejrzenia filmu. Bierzemy się za naszą sałatkę warzywną. Ja robię z następujących składników. Marchewka, pietruszka, seler, jabłka, jajka, zielony groszek. Zielony groszek jest jednym z trików, o którym chciałem powiedzieć, więc powiem o nim, jak będę dodawał groszek. Groszka jeszcze tu w kadrze nie ma. Oczywiście majonez, tym razem wybór padł na majonez kielecki, bo taki akurat miałem. Odwieczna polska wojna, tak? Winiary czy kielecki jest lepszy, czy jakiekolwiek inne. Ja akurat powinienem, z racji tego, że jestem, urodziłem się w Kaliszu, to powinienem preferować winiarski. Natomiast winiarski jest bardzo dobry do sałatek, natomiast kielecki jest równie dobry. Kielecki na przykład wolę do kanapek od winiarskiego. Nieważne, jest taki, będziemy na takim robić. Przyprawiać będziemy tylko pieprzem i solą. Samo przyprawianie to jest jeden też z moich trików. W związku z tym, że dzisiaj idzie większa ilość i będzie gotowana na spotkanie opłatkowo noworoczne w Kole Gospodyń Wiejskich i OSP Danowiec, no to jak gotuję dla kogoś, to zawsze zakładam rękawiczki. Jak gotuję tylko dla siebie, to tych rękawiczek nie wygłupiam się i nie zakładam. Dobra, jabłuszka odłożymy na bok. Pierwszy z moich trików jest taki, że warzywa, które będę używał w sałatce, kroję przed podaniem do sałatki i przed gotowaniem. Chodzi o to, że będę gotował na parze. One są wtedy takie fajne, naprawdę chrupiące i mają więcej smaku. Ja spróbuję użyć, wpadłem na pomysł, nie robiłem tego wcześniej, takiej maszynki do cięcia ziemniaków na frytki, bo mam nadzieję, że mi to szybciej pójdzie. No, nie jest to dobry pomysł, wyłamałem nóż, więc będę kroił dalej ręcznie. Ale jakby się nóż nie wyłamał, twarda jednak marchewka jest, twardsza od ziemniaków, to zobaczcie, chyba ten pomysł był całkiem niezły, bo można było pokroić dosyć... No nie był dobry pomysł. Musimy pokroić normalnie warzywa w kostkę, taką nie za drobną, żeby było je czuć w sałatce. Analogowo, czyli normalnie, bez kombinacji. Kroimy wszystkie warzywa w kostkę. Ja odkładam na razie sobie do miski. Z miski potem wrzucę, tutaj będę, mam garnek do gotowania na parze. Będę gotował je na parze. Gotowanie w takim garnku na parze ma tę zaletę, że podczas gotowania mogę sobie chwycić, spróbować, czy już jest odpowiednie, czy nie. Kroję wszystkie warzywa. Pierwszą porcję warzyw wrzucę już do gotowania, do garka do gotowania na parze. I tak mi się wszystkie naraz nie zmieszczą.
A może się zmieszczą. No i gotuję około 20 minut. Mogę sobie skontrolować co i jak. Ja tu pokroję resztę warzyw. Poczekam. Utnę w tym momencie. Pokażę za chwilę jak kroję i dlaczego kroję jabłka i co robię z tym groszkiem i jak przyprawiam, bo to kolejny z moich trików. Zmieściły się wszystkie warzywa nasze do gotowania na parze. Marchewka, seler, pietruszka. Ja innych warzyw nie daję. Niektórzy robią sałatkę z ziemniakami. Bardzo dobre sałatki kosztowałem, ale ja takich nie robię. Ja Tobie pokazuję swój przepis. Można tutaj, zaletą gotowania na parze jest to, że ja mogę sobie wziąć i skontrolować warzywo, czy już jest na tyle ugotowane, że mi będzie odpowiadało. Natomiast BHP, prośba, uważajcie, jak sprawdzacie, oparzenie się parą jest bardzo nieprzyjemne, ale jest dużo bardziej nieprzyjemne niż oparzenie się wodą, dlatego że jak oparzymy się parą, to para w kontakcie z zimniejszą naszą ręką zaczyna się skraplać, a przy skraplaniu się wydziela ogromne ilości ciepła, dodatkowego ciepła, które no, niejako pogłębia oparzenie. Dlatego tutaj ostrożnie. Niech one się gotują. Ja gotuję około 20 minut, no i kontroluję po prostu twardość. Warzywa nam się ugotowały. Przed chwileczką sprawdzałem, wyłączam prąd, no i lądują w misce. Pokrywka jest gorąca, tak jak mówiłem, z parą trzeba bardzo mocno uważać. No i lądują sobie w misce. Op. Jestem w rękawiczkach, to mogę sobie w jedzeniu mierzyć. Dobra. Czyli pierwszy mój trik to są właśnie warzywa gotowane na parze. Drugi mój trik to jest zielony groszek. Nie daję groszku konserwowego. Daję albo groszek świeży, albo jak nie ma świeżego groszku, to daję po prostu groszek mrożony. Nic z nim nie robię, po prostu ląduje mrożony groszek w sałatce. Wrzucam go w momencie, kiedy wrzuciłem warzywa i mieszam. Nie rozmrażałem go wcześniej, żeby on mi tam wody nie łapał z powietrza. On sobie teraz przecież się ładnie rozmrozi od temperatury naszej sałatki. Także to jest mój drugi trik, że idzie groszek świeży albo tak jak teraz zima jest, idzie mrożony. On będzie miał fajniejszy kolor i fajniejszy smak. Warto spróbować. A teraz idą jajka. Jajka idą taką jajownicą. Została mi po mojej babci. Dużo się gotować właśnie od babci nauczyłem. Dużo przepisów na kanale Danowiec będzie właśnie pochodziło. Takich będzie dużo klasycznych przepisów. W tym naszym dziale, playliście gotujemy po danowiecku. Ale też nie będą przepisy typowo takie stare polskie babcine. Ale będą też przepisy z różnych stron świata. Ja kucharzem nie jestem. Gotuję w sumie tylko dla swojej żony i dzisiaj wyjątkowo gotuję, robię sałatkę dla właśnie na spotkanie z naszymi sąsiadami. Ale zawodowo jestem kapitanem jachtowym i pływam. Prowadzę rejsy po całym świecie i tam gdzieś różne zawsze kulinarne potrawy podpatruję, więc na pewno będę się przepisami dzielił, dlatego warto subskrybować nasz kanał. Jeśli tego nie robisz, to zrób to, bo warto. Mieszam i teraz czekam, aż ostygnie do przyprawiania. Mogę w tym momencie zacząć kroić jabłka. Jabłka kroję zawsze na koniec, przed dodaniem do sałatki, bo jak bym je pokroił wcześniej, no to one by ściemniały, a nie chcę, żeby ściemniały. Także jabłka pójdą naprawdę na sam koniec przed przyprawianiem. Ciepła jest, dajmy jej ostygnąć. Dobra, sałatka nam ostygła. Będziemy za sekundkę ją przyprawiali. Więc teraz jest czas na pocięcie przed samym przyprawianiem jabłek. I teraz zobaczcie, ja nie obieram ze skórki. Robię ze skórką. Obkrawam tak, będę też je kroił w kostkę, żeby nie było ogryzki. Ogryzkę zjem albo ja,
albo mój pies. Normalnie jem jabłka bez skórki, znaczy ze skórką, więc nie widzę powodu, żebym do sałatki je jakoś specjalnie obierał. Pokrojone. Deska już nam nie będzie potrzebna. Trzeba przemieszać. Teraz jabłuszka nam nie ściemnieją, bo szybko będą zaraz wymieszane. Może ja sobie wezmę jakąś porządniejszą łychę do mieszania tego. Tu się zrobiła duża ilość sałatki, więc łycha stołowa od zupy nie wystarczy. I ostatni trik, który stosuję, to przyprawianie. Mianowicie przyprawianie moje polega na tym, że przyprawiam sałatkę do smaku pieprzem i solą. Czasami używałem i zdarza mi się używać przypraw typu wegeta, ale staram się wtedy wybierać taką wegetę, która nie ma chemii, tylko same suszone warzywa i sól. I takie też idzie znaleźć, ale dzisiaj robię samą z solą i pieprzem. Ale chodzi o to, że będę przyprawiał, zanim będę dodawał majonez i sól. No to jedziemy. Sól. Może jeszcze troszkę. Lepiej dwa razy dosalać, niż raz przesolić, bo potem to już będzie za późno. Pieprz akurat to można dać sporo. Będzie pieprzna. No, zobaczmy, próbujemy. Teraz tak, no zobaczmy. Ja ją jeszcze dosolę, ale ta łycha już ląduje do zmywania, już się nie nadaje do ponownego próbowania, bo była w moich ustach. Jest ok. Dodajemy majonez. Majonezu dodaję tak tylko, żeby skleić tą sałatkę. Te warzywa nie mają się kąpać w majonezie, bo majonez ma być spoiwem, więc dodaję go po trochu, żeby nie przegiąć, żeby się nie okazało, że jest to sałatka majonezowa. To ma być sałatka warzywna. No to pozostaje skosztować tej sałatki. Ja mam tutaj taki bajerancki porcjomierz do nakładania. Fajnie to wygląda i to jest akurat jedna taka solidna naprawdę porcja sałatki. Ale zmierzymy sobie, łatwo mówić, żeby nie marnować jedzenia, ale zmierzmy sobie, ile ta porcja waży. Wytarujmy sobie talerz. Dobra. Nałóżmy naszej sałatki. Mniejszą łychą byłoby łatwiej, no ale już nałożymy tą. To jest dla mnie sałatka, porcja. Ja ją sobie muszę sprawdzić, prawda? Nie mogę gościom podać czegoś, czego nie sprawdziłem. Będzie niedobre czy coś, no to bez sensu, tak? Tu sobie o, przyciskam. Lekko uciskam, żeby się ładnie ugniotła. Ściągam. O, zdejmuję. Rozwaliła się trochę, ale nie szkodzi. Będzie lekko rozwalona. Ale zobaczmy, ile waży taka porcja. Taka porcja to jest 170 gram. 170 gram sałatki. To jest jedna porcja, więc żeby nie marnować, po prostu trzeba przeliczyć. Jeżeli chcemy zrobić 10 porcji, no to musimy kilo 700 składników mieć i tyle. Po prostu trzeba to przeliczyć. Sałatka bardzo dobra, polecam. Smacznego.